Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy w centrum praskim Koneser, gdzie w tym roku odbyła się wystawa Knives. W tym roku zmiana nazwy, czyli Central Europe Knives Exhibition. Czemu zmiana nazwy? Nie wiem, jakby nie wnikam. Natomiast odbyły się również w innym miejscu, czyli właśnie w centrum praskim Koneser. Miejsce o mniejszym prestiżu w moim mniemaniu. Ja oczywiście już jestem po, już obszedłem całe, całą wystawę. Miejsce jest o mniejszym prestiżu, ale za to jest dużo więcej miejsca, przez co może się wydawać, że sama wystawa jest mniejsza, znaczy mniej jak gdyby jest wystawców, co może być złudne oczywiście z powodu wielkości miejsca. Zapraszam Was na relacje, w razie takie obejście po wystawie, po prezentowanych nożach, po prezentowanych przedmiotach, po całej hali. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie lepiej niż w live. Niestety na live mieliśmy bardzo kiepski internet i z tego powodu mieliśmy też bardzo kiepskiego live'a, za co Was przepraszam. Mam nadzieję, że relacja będzie dużo, dużo lepszej jakości i będzie dużo lepiej widać. O, więc zapraszam Was serdecznie. Witajcie na Central Europe Knives Exhibition, czyli Knives 2018. Co Was podkusiło do zmiany nazwy? Dobra, tu jest podobno uszkodzony. To właśnie dlatego może mi się zejść. Ale na 570. Dobra. Mało interesują. One za 9 sobie złoty. Ja wezmę się. Nie, za 86 kupuję, ale no. Nie, czekaj. Aha, ktoś mi tu zamknął kraszery. Ktoś tu zamknął. To 350 zł. Nie ma, ale masz mi czekam. No, to można pomóc. Nieważne, aby tam były. Pompały to ja. Bardzo mi tak, że jest to.
tam mam jedną z osób. Ja widziałem, że... To dla ciebie. To nie jest jakieś mega zdrowe, tylko że jeżeli pan teraz... Chcesz przysiwo? A jeszcze jak sobie pan okno otworzy i przeciąg... Masz? Coś, no? Nie. Ale ja proponuję... Ja wolę unikatne. No da radę. No ja... Pazura struga. Cięższe. Pan, ja świetnie zbierałem ten nóż. To jest schowana mi karta. Pan nie mógł sam w domu nie usłyszał. On jest świetnie lekki ten nóż, naprawdę. Jego praktycznie się go nie czuję. Tam jest mi karta, tak? A co inni też, one tam też... Tam jest mi karta, pies. Jego jutowa, brązowa. Ale mam okładki drewniane. Można. A z jakie drewno? Nie wziąłem, że z całego nóż. Fajnie. Ja proponuję tik, drewno tik. Tutaj też jest, tam mini też ma, tylko nie mówię tik, bo tik jest z tiku, robią opłaty jak. Jest to kota na wilgoć, nie pęcznie. To jest tik. Tak, można sobie oczywiście może zaolejować, ja przez poleję, tak? Nie, Te kawałki jego nie są szerokie, gdzieś tak jest. Będą po dwa. Widziałeś już skierko? Nie wiem, co do niego iść z moją plakietką. Oczywiście, informacja używamy tylko Hermany. To dalej listy. Tak to byśmy mieli wszystkie otwarte. Więc wróćcie, wchodzą, butelki, bolk, kanio. Kiedy masz panie, tak na żywo jedziemy? Nie jedziemy teraz, to żywo teraz. A teraz będziemy po domotach. No proszę mnie trochę odpuścić. Będzie po domotach, dobrze. Trochę mnie trochę tej wdali, wie. Nie ma sprawy. Spokojnie, ja też obrywam, na to tak wiesz to. Następny biały, dobrze. Fajny ten statywek. Mamy. Dużo to pieniędzy kosztuje ten statywek. Bulbery, wszystkie wody. Pociąć przez 15 sekund do minut. Taka polityka. Kto osiągnie najlepszy czas, wygrywa. Następny będzie tańszy. No, tak jest najlepszy, muszą być wiadomo, tak? Ten do garnituru nie będzie pasował, ale ten do garnituru jak najbardziej, tak? No. Z racji tego, nie? Jeszcze nie mam dopracowany, bo jak to wyleżało, a ja tutaj go wreszcie się kieruję, żeby to, wiesz... Skrzynki też w miesiącu znalazłem. Już! Kosztowy, jakie kosztowy? Palą mi nożem go kosztowy. Co no, są ludzie i ludziska. Torbę. Bez twarzy? Bez twarzy? Może być bez twarzy. Chemicznie, nie złapałem. Termochemicznie. Z czystego nie wiem, gdzie to było.
wiesz, weźmiesz, powiedzmy, chciałeś te zęby, nie? Czystego mosa. Nie mam, wiedzę, że nic tutaj nowy. Ja tylko kupuję. I to mi się podoba. Już nie jest stara gania w tą. Bo takie polskie nic nie robię. Takie. Kupiła ci bolę. Tym miłujesz. No. Chyba, że ja chyba wypromowałem w Polsce. Kocha cię. Kupiłem drugiego. Ja robiłem swojego, zrobionego przeze mnie, nie ma żadnego, to dalej. Te są mojego projektu. Chciałbym, żeby taka ręka, jeśli damasz. A jak to szłam do damasku? Damaski to tylko od takiej rukojeni. Damask na przykład taką możemy przy sobie mieć, tak? Rękojeni. Na przykład mamy damask, taka rękojeni. No. Możecie ten damski odchodzić do tej kamery? Tak. Kamerą? To piękna sprawa. Nawet jak robię gdzieś tam podobny wzór, to zawsze jest tak inny, więc to jest, nie ma sensu. Jest tego dobra tutaj. Że dobra. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można, jak najbardziej.
To już kiedy ty na zawodowcu wchodzisz? Już trochę ubyło ze stolika, tak że się spóźniłeś tam. No. Wiesz, że jestem fanboyem twoich noży, wiesz. Aha, bardzo miło. Trochę wypalcowane już są. Noże do tego, że... Ale nadal działają. Używane. Tak jest. Kiedy na zawodowcu wchodzisz? Już przeszedłem. No. Stara, ostatnio rozmawialiśmy, a tu jakiś tam obrałowy jeszcze zrobimy. Właściwie tak dopiero jest to w toku w trakcie. Dobre. Jak wydało. Załatwił się. Wydało się. To teraz nawet to straszne po prostu. To, że nie wydała jej nóż. Tak? Ja mam młotek jakoś. O, młotek i nóż. Znaczy, raczej bym kierował szpicruta, wiesz co, szpicruta, pejcz. Ale to skóry dużo to można zrobić. Każdy ma swoje fantazje. Każdy ma swoje fantazje, tak. Można w stronę chcieć. Młodzi są tacy. Weźmy do noży może. Co spróbować? Tutaj naprawdę się pochłonęliśmy. Ktoś odnosi jest na ja chciałem się wystawić, ale straciłem się. Ale chyba... Straciłem już kompleksy. Ja na przykład... Seks zaczynam od żywki. Uwaga. Gotowy? Start! Dziś ostatnio wyczaiłem. No, niesamowite. Zamykasz to po kolei. Żeby nie było żadnego zrobić. Znaczy, to zamknięcie? Trzeba. Bo na płocie nie masz takiego panowania. Wiedzącego w ciemności niebieskiego? Dużo rzeczy próbuję, ale strasznie mi to na razie nie wychodzi. A, to tak jest. Learning curve, tak zwane. No właśnie. Dobra, kolega. Powiedzcie, że ja sam używam w warsztacie, co prawda tej wersji złożystym z kapturkiem, ale używam prawda z 4. Wiadomo? Uwaga. Tak. Ja bym się przyczepił. Tam pewnie nie zauważył, o co chodzi. Liczba, przepraszam, dlatego jest taki tak delikatnie gdzieś tam rozgłoszony, natomiast to jest to, że on ma fajną sztywność, a z drugiej strony jest lekki. Odciąża dużo. Odciąża. Prawda? Ja się właśnie bawię, dziękuję. Ale pięknie. Bo ja muszę wyłączyć. No takie to jest, proszę ciebie. To nie będzie działało teraz. No sorry kurwa, jeden dasz jak wiesz. Trzeba. Nie widziałem. Ja to nie masz resztę ekipy. Jak Patryka widzę, to zgłosimy łyżki nie biorę. Ja więc za wiele nie pamiętam generalnie. Co ja ci poradzę? Nie. Jest, co? Dobry na to. Nie domknie, bo jest jakieś sobie narkotyki przekazujecie, tak z daleka wyglądała. Żeby nie było, żeby nie było. No tak. O, przekazał się bardzo.
Słuchajcie, tegoroczny Central Europe Knives Exhibition, czyli Knivesperl, mnie, nie, znaczy nie to, żeby mnie zachwycił, produkty nożorobów,
produkty rzemieślników są super. Natomiast nie spotkałem nic, co by w tym roku jak gdyby mnie urzekło w jakiś tam nadmierny sposób. Oczywiście pojawiło się kilku nowych wystawców i to sobie cenię, bo pojawiają się nowe produkty, pojawia się świeża krew, więc pojawia się cały czas gdzieś jak gdyby pojawia się granica, do której się dąży, tak? Czyli pojawiają się nowi, oni też starają się zawalczyć o rynek jakąś jakością wykonania, jakimiś pomysłami, pojawiają się nowe materiały na rękojeści, pojawiają się nowe wzory, chociaż tych akurat nie było jakoś zbyt wiele. Natomiast poza nowymi wszyscy makerzy, już weterani, że coś tak nazwę, nie pokazali nic takiego, co by mnie urzekło, czy jakoś tam super zachwyciło. Chwilowo nie kupiłem nic w tym roku. Znaczy nie, kupiłem organizer od Helikonu, natomiast jeżeli chodzi o noże, nie kupiłem nic. Prawdopodobnie od Garbatego zamówię niedźwiedzia. Spodobał mi się nożyk, spodobało mi się wykonanie. Oczywiście bardzo wielu makerów, które sobie bardzo cenię, między innymi Tomek Kołodziej, tak, Tomek Plich, Jarek Kuś, tak, no jak gdyby bardzo dużo makerów, których szanuję, się pojawiło i ich produkty no podobają mi się, jak gdyby nie ma co tutaj dyskutować, natomiast mówię, nic mnie takiego nie urzekło, co spowodowałoby, że no chciałbym jak gdyby otworzyć portfel. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście to jest miejsce, o którym wspomniałem na wstępie, czyli Centrum Praskie, które nie jest miejscem tak prestiżowym jak Pałac Kultury, co może w jakiś sposób psychicznie, nie wiem, przynajmniej u mnie, przekłada się na wagę imprezy. Kolejną rzeczą jest to, że hala wystawowa jest dużo większa, jest dużo więcej przestrzeni i to jest spoko, natomiast przekłada się to na odbiór całej wystawy, dlatego że poprzez ilość przestrzeni, która jest, ta wystawa wydaje się tak, jak byłoby mniej wystawców. Nie wiem, nie liczyłem w tym roku, w tym zeszłym roku też nie liczyłem zresztą, natomiast takie odebrałem wrażenie, odniosłem wrażenie. I tyle. Mam nadzieję, że jednakowo świeża krew, która się pojawia, wpłynie na to, że zaczną pojawiać się też nowe projekty i jakość wykonania też będzie szła do góry. Natomiast to będę czekał na to z niecierpliwością, tak to powiem, tak? Mam nadzieję, że w jakiś sposób z relacji czy z tego przejścia się po hali skorzystaliście. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnych naszych produkcjach już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie.